Gościem moim i Państwa jest Artur Gala. Artur jest ratownikiem medycznym. Witam Cię, Arturze. Cześć, cześć, witam wszystkich. Witajcie. Artur, powiedz, jak to się zaczęło, że zostałeś ratownikiem medycznym? Trochę z przypadku. Troszkę w przypadku, nie było to w kwestii moich marzeń, ale jak to w życiu, wszystko wychodzi zupełnie inaczej. Bardziej z przyczyn bardziej rozsądkowych, żeby szybko zdobyć zawód. A dosyć wcześnie urodziła się moja córka, więc tak z pewnych rodzinnych względów wyszło, żeby najszybciej zdobyć zawód, więc poszedłem do szkoły, do dwuletniej szkole zacząłem pracować. Na początku nie było to dla mnie moim marzeniem, po czym jednak z czasem jakoś zacząłem odnajdywać się w tej pracy. No, było to dosyć dawno, bo w 2005 roku. No więc tak, więc trochę czasu minęło. No tak pokrótce, tak, odpowiadając na pytanie. A chciałam się zapytać, a jak w czasach pandemii wygląda praca w zespole ratownictwa medycznego w Twoim mieście? Jak wygląda? Nie wygląda łatwo. Zdecydowanie jest więcej zgłoszeń. Jest trudniej, tak? Ze względu na chorobę, którą znamy za oknem. Więc jest zdecydowanie na pewno trudniej i psychicznie, i fizycznie więcej wezwań, jest mniej też ludzi do pracy. No i tak to wygląda pokrótce. Jak wygląda teraz w Twoim mieście oczekiwanie zespołu karetki na przekazanie pacjenta? Jak wygląda? No, z pewnością jest to zdecydowanie... Różni się od normalnej sytuacji. Często trzeba długo czekać w kolejce, aby przekazać pacjenta dezynfekcję później zespołu ratownictwa, dezynfekcję później ambulansu. Trwa to zdecydowanie dłużej. Jest to nowa sytuacja, tak. Teoretycznie są jakieś rozłożone procedury, ale jest to nowość i generalnie nie wszyscy jeszcze w tym wszystkim się odnajdują. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Z moim takim apelem do wszystkich to zastanowić się też dwa razy, zanim wezwiemy zespół, bo w chwili obecnej wygląda troszeczkę tak, że często nie ma tam dyspozytora medycznego, który decydował, czy warto wysłać, czy nie. Są to osoby często po prostu, które przyjmują wezwanie w takim centrum powiadamiania ratunkowego, które niekoniecznie mają wykształcenie medyczne i często po prostu są przyjmowane wszystkie wyzwania. Dosyć długo oczekuje się na zespół, czasem 3 godziny. W trudnych sytuacjach z powodu braku są wysyłane zespoły straży pożarnej też, zanim karetka będzie dostępna. Ale pomimo tej sytuacji, pomimo większej ilości wezwań i z powodu chorych też na COVID, no to nie ma jakby większej segregacji tych wezwań, jest tak naprawdę wszystko jest szymowane poprzez te drobne rzeczy, jakieś nadciśnienie tętnicze, bóle brzucha i sytuacje, w których śmiało możemy sami się zgłosić do lekarza, więc ja taką prośbę, aby też apel, żeby naprawdę w miarę możliwości próbować samemu się zgłaszać do jakichś ośrodków zdrowia, czy leczyć się w własnym zakresie, próbować na ile możemy po prostu, aby ten telefon na 112 na pogotowie był to już naprawdę ostatecznością w stanie naprawdę zagrożenia życia. Więc to tak z mojej strony. A też pojawiły się zarzuty, że medycy się nie starają. Nie starają się. Tak, ale co masz na myśli pod hasłem, że się nie starają? No, że może być to na przykład winą pracowników szpitala, że karetki czekają pod SOR-ami. Że czekają? Co, no, ja bym polecił naprawdę, jeśli ktokolwiek ma zarzuty, żeby pojeździł, sam zobaczył, jak to wygląda, bo łatwiej to oceniać i
to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna praca i nie polecam nikomu. I ja na pewno długo, długo w tym nie popracuję, bo niestety jest to bardzo obciążająca psychicznie praca. No więc tak. A też słyszałam, że nieraz ratownicy zostają pobici przez pacjentów. No tak, jest coraz większa agresja, ludzie tego nie rozumieją, bo muszą czekać długo. Niestety, nie ma też ludzi do pracy, dużo podchodziło. Ludzie nie chcą pracować w takich warunkach, umowy są śmieciowe, tak, pracując na własnej działalności gospodarczej. Człowiek nie ma gwarancji w momencie, gdy jest chory, tak jak ja teraz. Przeszedłem COVID drugi raz i nikt mi za to nie zapłacił, za ten czas, w którym nie mogłem pracować. Organizacyjnie dalej po prostu, nikt o tym nie myśli. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale jeśli chodzi o organizację, umowy, to jest naprawdę, to jest dramat. To w Niemczech czy w Anglii, Francji, nikt na coś takiego by się nie zgodził, pracować na własnej działalności gospodarczej, samemu odpowiadając za własne błędy, bo ja pracując, ja mam własną polisę odpowiedzialności za moje błędy, ja ponoszę odpowiedzialność za to. I tak naprawdę nie mam żadnego wsparcia finansowego w momencie, gdy tak jak teraz nie pracowałem. Pieniądze, bo wiele osób myśli o pieniądze, są lepsze, tak? Pieniądze nie są nadzwyczajne pod względem odpowiedzialności pracy i tak jak właśnie zauważyłaś, coraz więcej jest ludzi, którzy są agresywni w stosunku do nas. A no jest wiadomo, przez tą sytuację, stres też w społeczeństwie, ludzie sobie też nie radzą i odreagowują to na innych. A to nie jest sposób, nikt nie jest winny tej sytuacji. Nikt z nas nie chciałby, żeby była to sytuacja, która jest obecnie. No moim zdaniem to nie jest wina ani ratowników, ani lekarzy, ani pielęgniarek. To jest wina tych u góry. Mogę tylko tyle to powiedzieć. No, temat wiadomo jest dosyć szeroki. Z pewnością każdy ma inną wersję na temat przyczyn tej sytuacji. To już myślę, że to jest temat na oddzielny odcinek. Długo o tym rozmawiać. Artur, mógłbyś powiedzieć, jakie ty masz zdanie na ten temat? Oczywiście jak chcesz. Czy jakie mam zdanie? Ja myślę, że też oczywiście, czy nie też. Nie mówię, że nie ma choroby, choroba jest. Jak widzimy, jest to cały czas przez media podkręcane, jesteśmy tylko karmieni strachem cały czas, abyśmy się tylko bali codziennie, większe liczby, więcej chorych i oczywiście ja nie mówię, że tak nie jest, tylko no, z jakiegoś powodu ta kwarantanna też jest skrócona, większość osób nie przechorowuje tego ciężko, ja przechorowałem teraz jako to zwykłe przeziębienie. Nie wiem, czy jest to zasługa szczepionki, czy nie, czy odporności mojego organizmu. Wiele osób w moim otoczeniu tak samo przechorowało, teraz to spokojnie, jak przeziębienie. Pierwszym razem faktycznie troszeczkę ciężej to przechorowałem. Leżałem w domu, ale dosyć długo odczuwałem skutki choroby i było to coś więcej niż zwykłe przeziębienie. Moje osobiste zdanie, uważam, że Z pewnością są jakieś większe przyczyny tego. Nie wierzę, że jakikolwiek przypadek czy wirus przeniesiony nagle od zwierzęcia. To, że nagle te wirusy dalej się mutują z punktu medycznego niby jest to normalne, ale czy to jest normalne, że tak długo to trwa? No nie wiem. Zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilę. Ja staram się dostrzegać pozytywy też w tej sytuacji. Na przykład tak jakie? Pozytywy w tej takiej sytuacji, że wiele osób, ta sytuacja zmusiła wiele osób oderwania od życia, od pracy, której niekoniecznie lubili. A
do pozostania, tak jak na początku, 2 lata temu, na początku pandemii, pozostania w domu przez dłuższy czas, przerwania tego stylu życia, w którym żyjemy, gdzie wiele osób po prostu nienawidzi tej pracy, tego życia, w którym żyjemy, ciągłej pogoni za karierą, za pieniędzmi. Uważam, że nie jest to naturalne dla nas, dla człowieka, nie jest to dobre dla naszego zdrowia fizycznego czy psychicznego. Z pozytywnych rzeczy uważam, że ta sytuacja może doprowadzić do lepszych zmian, do wyjścia z tego systemu, w którym żyjemy, po prostu konsumpcjonizmu i walki o przetrwanie, o pieniądz. Uważam, że nie jest to dobre dla nas i uważam, że zatraciliśmy kontakt swój z naturą, z samym sobą i z tym, czego tak naprawdę potrzebujemy w życiu. Więc wiele osób odkrywa siebie na nowo i poprzez tą dłuższą przerwę, czy kwarantannę, czy przez chorobę mieli okazję zastanowić się nad sobą, popracować też nad tym tak naprawdę, co jest dla nich najważniejsze. Także myślę, że dla wielu osób jest to też szansa, żeby zmienić swoje życie na lepsze, wyjść z tego i z tej pogoni, którą nam się wydaje, z tego życia, które wydaje nam się, że konieczne, że jakby jest normalne i szczęśliwe. Przerwę cię, a ty wspomniałeś, że ty 2 razy przechodziłeś COVID-a. Tak, dosłownie teraz. Teraz jakby na dniach, praktycznie już teraz. A mogę zapytać, ty się szczepiłeś i po szczepionce to przechodziłeś? Tak, szczepiłem się, nie miałem co prawda trzeciej jeszcze dawki szczepionki. Ale tak, szczepiłem się. Kwestii szczepień pozostawiam każdemu, to do ceny. No i myślę, że w porządku, bo ja też akurat, to jest każdego dobrowolna wola, to każdy powinien sam podjąć decyzję. Rozumiem wątpliwości, ja sam je miałem dosyć długo. Rozumiem, tak? Powinno być oficjalnie 2 lata badań klinicznych, zanim taki preparat zostanie wprowadzony do użytku oficjalnie, więc rozumiem wątpliwości wszystkich i zastrzeżenia. To nie jest wszystko takie łatwe i czy to jest dobre, czy złe, jakby pozostawiam każdemu do decyzji. Ale jest dużo powikłań, tak, po szczepieniach. Z pewnością jest. No, to jest też oczywiście szeroki temat. Temat rzeka. Dobrze. Nie wiem, czy to dobre, czy złe, bo ja podjąłem taką decyzję, a nie inną. Nie było to dla mnie łatwe. To dosyć późno przyjąłem szczepionkę. Długo się przed tym zbraniałem. Więc tak, szczerze bardziej podjąłem decyzję z powodu tego, żeby mieć ten komfort mentalny. Tak naprawdę zależało mi na tym, żeby możliwe było tak, że po prostu, że żebyś mógł wyjeżdżać na przykład do Peru, co? Tak, dokładnie. Mówiłeś, że masz kobietę w Peru. Pieniami też oczywiście pozostawiam każdemu to do decyzji. To nie jest łatwy temat. Ja też długo dosyć się wzbraniałem przed przyjęciem szczepionki. Dosyć długo miałem wątpliwości ze względu na brak tych badań klinicznych. Pierwsze moje obserwacje też nie były fajne moich kolegów z pracy, którzy akurat pracowałem wtedy w szkole i po przyjęciu jednego z pierwszych preparatów dosyć dużo osób było chorych, przeziębionych. Nie widziałem w tym czegoś pozytywnego i normalnego na początku. Każdy z nas myślę, że miał te obawy. Koniec końców przyjąłem tą szczepionkę. Nie wiem, czy było to bardziej podyktowane względami zdrowotnymi. Przechorowałem wcześniej, więc czułem się odporny. Też myślę, że głównie to podyktowane tym było, abym miał spokojną głowę i możliwość łatwiejszego podróżowania, bo moja dziewczyna mieszka w Peru. Co prawda była teraz u mnie, ale musiała wrócić. No i troszkę też niestety z racji
z racji tutaj pandemii dosyć dużo jest obostrzeń i trudności w podróżowaniu. No może coś powiedz, teraz przejdziemy do innego tematu. Powiedz, Artur, coś o tym Peru, o tej kulturze. Jak tam jest? Byliśmy się pierwszy raz, poleciałem pierwszy raz w lipcu tamtego roku. Poznaliśmy się przez internet. No i po prawie 2 latach kontaktu ze sobą tylko online, po prostu zdecydowałem, że po prostu polecę. Kompletnie nieprzygotowany, słabo znajomość się hiszpańskiego, bo tam niestety dosyć raczej trudno porozumieć się po angielsku. Ale postanowiłem, że pojadę. Nie miałem kompletnie na to jakoś finansów, specjalnie wziąłem na to kredyt, ale tak jak życie wcześniej mnie nauczyło, że warto podejmować wyzwania i okazało się naprawdę warto było. Poleciałem, byłem tam około 3 tygodni. Długo się nad tym zastanawiałem, ale wow, no mega, zupełnie inna kultura, zupełnie inny świat. Ludzie, którzy naprawdę pomimo tego, że żyją skromniej, poza stolicą, poza Limą, chociaż sama Lima też przedmieścia są dosyć biedne. Poleciałem do mojej dziewczyny, ona mieszka blisko Amazonii, blisko Brazylii, także jeszcze od Limy, od stolicy musiałem jeszcze jeden lot, miałem jeszcze jeden lot godzinny. Ludzie żyją tam skromniej, na pewno jest biedniej, ale czuć takie ogromne szczęście w tych ludziach, taki spokój. No na pewno jest inny klimat, tak? Jest ciepło, wręcz gorąco czasami, wręcz czasami po prostu nie chce się nic, ale no, zupełnie inny styl życia. Czuć taką radość, takie szczęście na tych ulicach, uśmiech. Artur, a przerwę ci, posłuchaj, a tam też są obostrzenia jakieś? Tak, jak najbardziej są. Cały czas tak naprawdę też tam obowiązują maski na zewnątrz, w pomieszczeniach to nawet 2 maski trzeba założyć, bo zabawnie. Ale generalnie tak naprawdę duży luz jakoś. Ja nie zauważyłem, nie słyszałem od mojej dziewczyny, od jej rodziny, od znajomych, żeby ktokolwiek tam jakoś był poważnie chory. Z pewnością klimat wpływa na to bardziej pozytywnie. Też, ale tutaj też chciałbym się odnieść od naszego podejścia, tak? Naszej mentalności, od nastawienia do tej sytuacji. I to też kwestia właśnie moich obserwacji, czy pracując właśnie jako ratownik, czy moich osobistych odczuć, to nasze myśli, nasze nastawienie psychiczne wpływa. Ma duży, duży bardzo wpływ na to, na nasze zdrowie, na to, czy chorujemy, czy nie. Ja akurat na przykład teraz zachorowałem, był dosyć dla mnie dosyć trudny okres. Moja dziewczyna musiała wrócić, ja niestety tu zostałem. Były różne pomysły, ale niestety ze względów gdzieś finansowych jeszcze jakby nie jest mi łatwo całkowicie porzucić tutaj Polskę, wyjechać. Ale wiem, że to zrobię. Wiem, czuję, że jakby tam jest moje miejsce. Czuję, że tak na ten moment jest to najlepsze dla mnie rozwiązanie. Dla nas, bo moja dziewczyna studiuje psychologię, no i po prostu kończy, ma jeszcze rok studiów. I teraz też już wraca stacjonarnie, gdzie miała rok praktyk, więc tak, ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy się nie wzięli ponad rok. A tak życie po prostu mi się układa i czuję, że po prostu się odważyć. Tak jak się odważyłem z wyjazdem tam w ciemno, drugi koniec świata. Życie pokazało mi, że warto, naprawdę jest super. Jeśli chodzi o naszą relację, naprawdę wszystko świetnie się układa i coś pięknego. Także polecam po prostu tej sytuacji. Polecam być odważnym. Odważny, jak świat należy, i uważam, że trzeba podejmować wyzwania i tak jak teraz w pandemii, tak? To nie jest może idealny moment na podróżowanie, na realizację własnych planów, marzeń, ale takiego momentu nie będzie nigdy idealnego.
Nigdy nie będziesz miał pewności, że to jest idealny moment, idealna decyzja. Także tak, warto podejmować wyzwania. Tak. Także życie pomoże, nawet jak często nie widzimy tej drogi. Nie widzimy, co będzie za zakrętem, jak sobie damy radę w jakiejś sytuacji, to warto dziś zaufać sile wyższej, Bogu, jak sobie nazwiemy, to nazwiemy. Więc warto zaufać, a życie zawsze pomoże. A powiedz, oprócz tego pełniłeś inne funkcje. Możesz powiedzieć, jakie? Oprócz ratownika medycznego pełniłeś też inne funkcje. Inne funkcje. Wiesz co, tak, mieszkałem, czyli pół roku mieszkałem w Anglii, tam pracowałem w różnych miejscach. To też była szkoła życia, tak, wykonywałem jakiś najprostszych prac w jakiejś hurtowni, magazynie. Pracowałem, później prowadziłem kawiarnię, gotowałem. Co jeszcze? Pracowałem w opiece w Anglii dosyć długo w różnych firmach i takich dosyć mobilnych, trochę w innej formie niż u nas to wygląda. Więc tak, w wielu miejscach gdzieś życie mnie rzucało w różne miejsca. Więc tak, w Polsce po powrocie pracowałem w szkole, co prawda jako medyk, ale też troszeczkę pedagogicznie. Odnajdywałem się w tych miejscach, także tak. Pracowałem też gdzieś przez chwilę z językiem angielskim w firmie odpowiedzialnej za zadrażanie nowych projektów innowacyjnych w związku z brakiem dostępu do wody na świecie, w krajach trzeciego świata. W wielu różnych klinikach. No i tak. A co byś chciał na koniec, Artur, powiedzieć? Co bym chciał powiedzieć na koniec? To myślę, że tak. To takie moje główne przesłanie. Tak czuję. To, co ja bym chciał, żeby ktoś mi powiedział parę lat temu. To, co już wcześniej właśnie mówiłem, propos mojej dziewczyny, propos sytuacji, to żeby być odważnym w życiu, podejmować wyzwania, aby mniej się bać wyzwań w życiu, aby starać się też akceptować to, co mamy, miejsce, w którym jesteśmy, aby właśnie zwracać uwagę na nasze myśli, nasze nastawienie, bo mi życie nauczyło, że to, jak myślimy, to bardzo wpływa na to, co przyciągamy w naszym życiu, na to, co się wydarza w naszym życiu. I polecam każdemu gdzieś przetestować to, że jednak nasze nastawienie bardzo wpływa, więc więc myślę, że tak. Tak, pokrótce. Medycznie uważam, że też rzeczywiście ta sytuacja też zmusza nas do tego, aby też zmienić swój styl życia, bardziej dbać o siebie, o swój organizm, odporność, o zdrowie, uprawiać więcej sportu. Uważam, że jest to dosyć kluczowy czynnik, żeby być zdrowym, mieć dobrą odporność, myśleć pozytywnie i zmieniać swoje życie najlepsze i wszystko będzie dobrze. Dziękuję Ci, Artur, że chciałeś wystąpić na moim kanale. Może będę miała kiedyś okazję z Twoją dziewczyną porozmawiać, Peru. Mówi po polsku? Nie, po polsku nie, bo po hiszpańsku się dowiadujemy. Ja pewnego czasu uczę się intensywnie hiszpańskiego. Tak już przez pół roku dosyć duże też postępy poczyniłem. Myślę, że tak, bardzo chętnie rozmawiam z nią, na pewno się zgodzi, także będziemy w kontakcie. Super, dziękuję Ci bardzo za tą miłą rozmowę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia.